Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Przeglądu Okuskiego. Dzisiaj naszymi gośćmi są dwie jakże przeurocze i przede wszystkim dwie panie z gorącymi sercami. Pani Maria Jędrysik, prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego Lesa Kamizel, a także pani Anna Skręt, także ze Stowarzyszenia Dobroczynnego Lesa Kamizel. Troszeczkę się posiłkuję, koordynator wszystkich projektów związanych z niepełnosprawnymi dziećmi. Dzisiaj będziemy rozmawiali, proszę Państwa, nie o tym, co najtrudniejsze, jeżeli chodzi o rodzinę z problemem niepełnosprawności, ale o tym, co najpiękniejsze w tym wszystkim, czyli o pomaganiu. Bo tutaj te panie, które dzisiaj z nami są, o pomaganiu wiedzą wiele, doskonale wiedzą, że pomaganie jest dobre. Jesteśmy też w takim okresie roku, że mamy do czynienia co roku, już od 5 lat, Stowarzyszenie Dobroczynne Lesa Kamizel organizuje bale charytatywne. I właśnie na ten bal również będziemy zapraszać, ale zanim na ten bal zaprosimy, troszeczkę sobie porozmawiamy. Witam panie bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęły panie nasze zaproszenie. I zaczniemy może od pani Ani. Pani Maria na razie będzie się przysłuchiwać. Pani Aniu, Stowarzyszenie Dobroczynne Lesa Kamizel w Olkuszu to pomoc nie tylko dzieciom, ale także rodzicom. Najpierw może troszeczkę o tej pomocy dla dzieci. Jak to wszystko wygląda? Dzieciaki mamy pod egidą naszego stowarzyszenia. Mamy praktycznie około 30 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami, wraz z rodzinami. Nasze działania już są praktycznie już 10-letnie, realizujemy różne projekty. Natomiast obecnie realizujemy projekt, który jest skierowany nie tylko do dzieciaków niepełnosprawnych, gdzie jest terapia i rehabilitacja dziecka, ale również są to działania na rzecz rodzin. Od lutego zeszłego roku mamy kawiarenkę pod parasolem, gdzie spotykają się rodzice, systematycznie spotykają się rodziny dzieci niepełnosprawnych i nie tylko jest to spotkanie, gdzie wymiana jest doświadczeń, wiedzy, informacji, ale rodziny tworzą jakieś takie własne inicjatywy lokalne, które jak gdyby nie tylko wspierają same rodziny dzieci niepełnosprawnych, ale włączają się w inicjatywy społeczne i włączają się w inicjatywy o szerszym zasięgu powiatowym gminy. Na rzecz działalności społecznej tutaj. Jestem, troszeczkę wyprzedziła pani moje kolejne pytanie. Pytałem o tą pomoc dla dzieci, pani teraz przyszła do rodzin. Więc może zapytam, pójdę jeszcze dalej. Czy w pomaganiu takim rodzinom bardziej potrzebna jest pomoc dzieciom, tym niepełnosprawnym, czy pełnosprawnym rodzicom, którym no, przypada w udziale opieka nad tymi niepełnosprawnymi dziećmi? Można to jakoś rozgraniczyć? Co jest trudniejsze w takiej rodzinie? To znaczy tak, powiedziałam, że jedno i drugie, bo tak jak my staramy się, że tak powiem, holistycznie, czyli całościowo objąć wsparcie, poprzez te nasze doświadczenia wieloletnie stwierdziłam, że żeby dobrze terapia była przeprowadzona i rehabilitacja, musi, że tak gdyby zadziałać dobrze system całej rodziny. Jeżeli rodzic akceptuje niepełnosprawność dziecka, to wtedy inaczej dziecko realizuje swoją terapię. Realizuje swój rozwój. Także na początku staraliśmy się skupić na samym dziecku, natomiast stwierdziliśmy po doświadczeniach, że dobrze byłoby w tą terapię włączyć również rodziny. Całościowo. Jasne. Ciężko znaleźć takie rodziny, ciężko dotrzeć do takich rodzin, ciężko przekonać rodziców, że powinniśmy się zjednoczyć, powinniśmy działać wspólnie? Myślę, że początki były trudne. Zaczynaliśmy od 5 rodzin, natomiast w miarę naszej działalności i oferty, jaką składaliśmy stowarzyszeniu poprzez te projekty, okazało się, że nawet takie nośniki informacji publicznej były nam potrzebne, bo to była tak zwana marketing szeptany, że tak powiem, czyli rodziny, jedna rodzina wciągała drugą rodzinę. Także potrzeby są, natomiast jest też część rodzin, które no, siedzi jeszcze w domu, natomiast większość rodzin już jest jak gdyby pozyskana przez nas, znaczy, przepraszam, brzydko powiedziana, natomiast między sobą, że tak powiem, jest to rozgłaszane, że tu się coś dzieje, więc warto tutaj przyjść do tej kawiarenki na obecną chwilę. No właśnie, pani Mario. Ja mam takie pytanie, doskonale, będąc prezesem, musi pani doskonale pamiętać początki stowarzyszenia. Pani mówiła, że na początku było 5 rodzin, tych rodzin jest z każdym miesiącem coraz więcej. Pamięta pani te pierwsze dni działalności stowarzyszenia? Trudno było zacząć?
trudno było zacząć. Trudno było zacząć spełnić wszystkie formalności związane z rozpoczęciem działalności. Natomiast łatwo było o tyle, że od razu się skupiło wokół nas bardzo dużo wspaniałych ludzi, bardzo aktywnych, z inwencją twórczą, między innymi właśnie Ania przeczytała o nas właśnie chyba w Przeglądzie Orkuskim i przyszła do nas, też się zapisała. I no pierwsze takie akcje, myśmy nie mieli wtedy grosza pieniędzy, prawda? Więc jak dostaliśmy z Caritasu 2000, żeby pomóc dzieciom na świetlicy prowadzonej przez nas wtedy jeszcze wolontarystycznie, to była wielka radość, wydawało nam się, że jakie to są strasznie duże pieniądze. Ale także jeżeli chodzi właśnie o ten czynnik taki ludzki, to było łatwo. To było łatwo, bo naprawdę zawsze mówię, że jest dużo bardzo dobrych ludzi i wspaniałych, którzy chcą pomagać. Ludzie może faktycznie pomagają, bo jeżeli to są papierologie, prawda? Tak, tak. Jeżeli mówimy o działalności trzeciego sektora, w naszym kraju działa się ciężko. Ciężko, bardzo ciężko, trzeba spełnić wszystkie wymogi biurokratyczne. To nie jest kwestia tylko rozliczania księgowego, finansów, ale wielu jeszcze innych rzeczy, ale może tu nie będę rozwijała za bardzo tematu, żeby nie zanudzać naszych słuchaczy. Jasne. Pani Aniu, przechodzimy znowu do Pani. Działania stowarzyszenia, które są wspierane przez BAL, o którym zaraz na pewno szerzej powiemy, to terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych. Z jakiej oferty mogą dzieciaki skorzystać, przychodząc na zajęcia do Was? Towarzyszenie nasze od kilku lat prowadzi Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Mamy gabinety wyposażone naprawdę w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Cały czas jak gdyby staramy się doposażyć te gabinety. Uzależnione to jest od środków finansowych, które poprzez nasze inicjatywy oddolne, zbiórki publiczne staramy się pozyskiwać. Na obecną chwilę w naszym stowarzyszeniu działają jakby cztery takie bloki terapeutyczno-rehabilitacyjne. Część dzieciaków korzysta z rehabilitacji ruchowej. Dla dzieci z zaburzeniami mowy mamy gabinet logopedyczny i nie tylko, to są terapia wady mowy, czyli takie te proste sprawy związane z wymową, ale staramy się ofertę naszą skierować dla dzieciaków z naprawdę z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się. Kolejną taką właśnie trzecim blokiem, takim bym powiedziała naszym nowym, bo to jest jedyne w powiecie, jest terapia integracji sensorycznej. Jest ona skierowana, jest naprawdę bardzo duża grupa dzieciaków, która społecznie jej niepełnosprawność jest widoczna na oko, tak zwane, ponieważ są to dzieci ze spektrum autyzmu, autystyczne i dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, które mają bardzo duże problemy w funkcjonowaniu w otoczeniu. I tutaj na terapii integracji sensorycznej jest ta możliwość usprawniania ich i włączania w to środowisko lokalne. I oprócz tego takim czwartym blokiem jest terapia w sali integracji sensorycznej, gdzie te wcześniejsze są jak gdyby indywidualna terapia, a te są poświęcone na warsztaty i spotkania terapeutyczne grupowe. Tutaj jak gdyby nasze stowarzyszenie od kilkunastu lat już ta sala doświadczenia świata istnieje i systematycznie działa. Mam rozumieć, że wszystkie te zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Byłem, widziałem, również pomagają bardzo, bardzo wolontariusze. Dokładnie, bez nich nie poradzilibyśmy sobie, bo naprawdę, mimo że specjalista w zajęciach grupowych jest, natomiast jest to piątka dzieciaków, czwórka dzieciaków, w zależności od danej godziny terapeutycznej, potrzeba indywidualnego podejścia i to zaplecze pomocowe jest ze strony wolontariuszy, którym naprawdę serdecznie dziękujemy, bez nich nie dałoby się pociągnąć pewnych działań. No właśnie, Pani Mario, mówi się, że wśród wolontariuszy dominują młodzi ludzie. Mówi się, że młodzież w dzisiejszych czasach jest trudna. Aczkolwiek, no właśnie, skąd to wynika? Czemu trudna? Tutaj kiwamy głową, że nie, jest wręcz odwrotnie, młodzież jest wspaniała. Tak, tak. Naprawdę, że młodzież jest fantastyczna. My prowadzimy Centrum Wolontariatu również i współpracujemy ze szkolnymi klubami wolontariatu. I no krótko, młodzież naprawdę jest wspaniała i chętna, tylko młodzież musi widzieć sens tego,
Nie można młodzież prosić o rzeczy takie, które nie dają jakichś efektów. Muszą widzieć sens i bardzo, bardzo chętnie. Na każdą praktycznie akcję jest odzew ze strony młodych ludzi i bardzo, bardzo chętnie pomagają. Ja potwierdzam, bo tak jak te inicjatywy, które są organizowane przez rodziny, mocno są zaangażowani również wolontariusze. Wystarczy rzucić hasło, wolontariusze są, że tak powiem, na porządne zawołanie. Tak. Także, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Mówię, że duch na rodzinie ginie przyszłościowo. Jasne, cały czas krążymy wokół tego balu i może o tym balu teraz porozmawiamy. To jest świetna inicjatywa. Wiemy już sporo o wolontariuszach. Wolontariusze pomagają na swój sposób. Pomagać również można na wiele innych sposobów. Na prowadzenie zajęć z dzieciakami, na pisanie projektów, ale takim bardzo ciekawym sposobem pomagania jest bal charytatywny. Pomagamy dobrze się bawiąc. 5 lutego. Tak jest. 5 lutego, 5 jubileuszowy bal charytatywny. Dworek przy lesie, oczywiście już teraz Państwa na niego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Bawimy się i gramy w szczytnym celu. Pani Mario, skąd w ogóle taka idea takiego balu? Bo jest to coś innego, zupełnie coś innego. Tak jak powiedziałem, można pomagać na różne sposoby, ale tak niewiele osób pomaga. Tak, no jak widać z rozmowy naszej, to działalność związana z rehabilitacją i terapią dzieci niepełnosprawnych jest podstawową naszą działalnością, ale jest to działalność szalenie kosztowna. Dlatego środki, które otrzymujemy w formie dotacji z różnych projektów grantowych, konkursowych, czy pieniądze, które otrzymujemy w wyniku odpisu 1%, były stanowczo niewystarczające. I szukaliśmy sposobu znalezienia środków, żeby jak najwięcej usług nieodpłatnie świadczyć właśnie z kierunku usług dla dzieci niepełnosprawnych. I był taki pomysł właśnie balu, który no, jest znany w Polsce. Kto na niego wpadł? No zarząd. Zarząd, można powiedzieć, że zarząd. Koleżanka z kolegą z zarządu wpadli na taki pomysł. To jest pomysł właściwie, jeżeli chodzi o powiat olkuski nowatorski. Pomaga nam, środki uzyskane z tego nam naprawdę bardzo pomagają. No i ja też zapraszam oczywiście serdecznie, bo jest to sposób właśnie nie tylko pomocy dzieciom, natomiast można się naprawdę świetnie bawić. Mogę z całym przekonaniem zaprosić wszystkich, że będzie doskonała zabawa, są fantastyczne bale, już 4 mieliśmy, to jest 5 jubileuszowy i myślę, że również wszyscy, którzy będą się świetnie bawić, a przy okazji będą mogli pomóc dzieciom niepełnosprawnym. Zabawa z pewnością potrwa do białego rana, ale o tej drugiej stronie balu porozmawiajmy, bo wiadomo, taki bal to jest zastrzyk finansowy dla stowarzyszenia, dla tych dzieciaków, dla ich rodziców. Drogie Pani, jak są lokowane później pieniądze po takich balach? Na co one zostają przeznaczane? Na co trafiają? My prowadzimy takie subkonto, na którym są umieszczone środki tylko i wyłącznie skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wszystkie, cały dochód z balu wpłacamy na to konto, z którego potem pokrywamy koszty. Jakie to są koszty? To nie tylko jest kwestia jakby bezpośredniej rehabilitacji czy terapii przez specjalistów no, wysokiej klasy, także że wiadomo, że to nie może robić amator takich zajęć, ale to jest również zakup sprzętu i to sprzętu wysokiej klasy, atestowanego. Ja powiem, że w tym Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, o których mówiła Ania, w tych kilku salach mamy sprzęt już wartości prawie 80 tysięcy. Oczywiście to nie jest wszystko z balów, bo takich wpływów nie mieliśmy aż tak dużych z tych bali, natomiast bardzo nam pomagają balów. Więc to jest następna sprawa. Potem jest kwestia ubezpieczenia tego sprzętu, prawda? To jest kwestia czynszu i mediów. Także to jest wiele wydatków, czy nawet jakichś drobnych rzeczy do terapii, które jakby nie są rejestrowane.
Poza tym jeszcze musimy mieć pieniądze do uzupełnienia projektów. To nie, raczej rzadko się zdarza, żeby dostać dotację taką, która by wystarczała na przeprowadzenie bez nas całego projektu. Zazwyczaj musimy do takiego projektu dopłacić, zaangażować nasze własne środki, także że to też nam pozwala. To też nam pozwala, a to są takie zresztą wymogi i można powiedzieć, że pieniądze uzyskanych właśnie z balów jakby mnożymy je. Właśnie poprzez to, że możemy dopłacić do projektów, to piszemy, a mogę powiedzieć, że w ostatnich 5 latach takich projektów to przeprowadziliśmy 11 i to dość kosztownych. Tu Ania jest specjalistką od pisania tych projektów, pisze wspaniałe projekty. Tak, i tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym, także bardzo często nam się udaje zdobyć dofinansowanie. I właśnie dzięki temu, że mamy ten dochód z walów, to możemy go pomnożyć. Jasne, drodzy Państwo, zabawa do białego grana. Tak jest. Przy muzyce granej na żywo. Świetne menu. Kapitalni ludzie. No i ten szczytny cel. Szczytny cel, pomagamy dzieciakom, pomagamy im rodzicom, pomagamy całym rodzinom odnaleźć się w tej trudnej codzienności. Czyli co, drogie panie? 5 lutego, godzina? 20. Dworek przy lesie, zabawa. Także serdecznie Państwa na ten bal charytatywny zapraszamy, ale jeszcze się nie będziemy żegnać. Jeszcze troszeczkę porozmawiamy. Słowo się rzekło 11 projektów. Pani Ani, pamiętam, może Pani chociaż część z nich? Na czym one polegały? Wiemy już o kawiarence pod parasolem. Dokładnie. Głównie to były projekty skierowane, tak jak już wcześniej powiedziałam, na terapię, rehabilitację dzieci. W związku z tym, że ta nasza grupa tych dzieciaków jest, że tak powiem, zmienna, bo różne dzieci przychodzą do nas, więc staramy się tak skierować działania, żeby większość dzieci, które należą, uczestniczyły, więc poszerzamy krąg odbiorców, krąg działań dotyczących dzieci autystycznych, żeby rodziców nauczyć też terapii i obcowania z dzieckiem, w jaki sposób mogą pracować z dzieckiem w domu, żeby być terapeutą własnego dziecka. Robimy też działania, warsztaty grupowe, gdzie rodzic i dziecko jest prowadzone przez specjalistę, uczymy się. I są projekty nakierowane też na elementy hipoterapii, jeździmy do stacji konnej, do Butek, współpracujemy. Teraz planujemy jeszcze terapię w wodzie, zobaczymy co nam wyjdzie. Z tego projektu, tak? I na sam koniec, plany na przyszłość, drogie panie, zawsze o to trzeba zapytać. Jesteście stowarzyszeniem, które od kiedy ja pamiętam istniało, istnieje i pewnie jeszcze długo, długo istnieć będzie, bo ludzie o szlachetnych sercach przetrwają wszystko, nie umierają. A jeżeli już zdarzy mi się umrzeć, to pozostawiają po sobie sferę, która przyjmuje obowiązki. Drogie panie, co w przyszłości? Wiadomo, bal. To przyszłość tak najbliższa. Tak. Ale to 5 lutego wszystko co dobre szybko się kończy, więc pewnie 6 lutego się obudzimy. No i co będziemy robić? Ja jeszcze może uzupełnię odnośnie balu, że dochód z tego również pomaga nam w tym, że zajęcia na sali doświadczania świata, czy są projekty, czy ich nie możemy realizować, to są nieodpłatne przez cały rok. Systematycznie. Natomiast co? Chcielibyśmy powiększyć na pewno bazę Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Potrzeba nam jeszcze sporo sprzętu, żeby te zajęcia mogły być na wyższym poziomie, żeby ta terapia i rehabilitacja była jeszcze lepiej robiona. No jest kwestia dalej pisania projektów. Na pewno będziemy próbowali zdobyć środki finansowe z funduszy unijnych. Teraz jest ta edycja 2014-2020 i są również środki przewidziane na pomoc osobom niepełnosprawnym. I na pewno będziemy tutaj chcieli w to wejść. W tej chwili, jeżeli chodzi o środki unijne, to trzeba mieć środki własne. Dawniej te środki własne były finansowane przez budżet państwa. W tej chwili my musimy jakby do tych projektów dopłacać i to na pewno nam pomoże. No mam nadzieję, że nam się uda
że zrealizujemy. Może jeszcze Ania uzupełni. Chcieć to móc, natomiast nie wiem, czy marzenia powinny użyć światło dzienne. Marzenia są po to, by je spełniać. Żeby je spełniać, więc pierwsze nam się dzisiaj będzie światło dzienne, że tak powiem, moich marzeń. Stworzenie kompleksu wsparcia dla dzieci w każdej niepełnosprawności, ale bardzo mi leżą na sercu dzieci autystyczne. One są jak gdyby, ta niepełnosprawność niewidoczna jest dla oka, natomiast rodziny i dzieci tych dzieci mają naprawdę bardzo duże problemy. Nie ma takich oddziaływań skierowanych typowo dla nich, więc dla mnie takim marzeniem jest stworzenie takiego kompleksu wsparcia dla tych dzieciaków, gdzie poza, że tak powiem, działaniami edukacyjnymi, jakie mają w szkole, stworzyć coś, gdzie te dzieci byłyby razem i uczyć ich wchodzenia w życie, w otoczenie rodziny i w otoczenie rówieśników. To jest takie moje marzenie. Chcielibyśmy również terytorialnie troszeczkę powiększyć naszą działalność, żeby nie objąć naszym działaniem tylko kilku gmin, tylko może więcej. No to panie, drogi panie działane, tak jest, do roboty. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu telewizyjnym. Nie zatrzymuję pani, bo wiem, że obowiązki wzywają, także związane te ze stowarzyszeniem. A więc, drodzy państwo, jeszcze raz serdecznie zapraszamy 5 lutego Dworek przy Lesie w Zawadzie. 5 jubileuszowy bal charytatywny, są jeszcze wolne miejsca. Są. Zgłaszamy, ale już ostatnie. Zgłaszamy się do siedziby stowarzyszenia. Tak jest. Tam kupujemy bilety i później bawimy się do białego rana. Ale wszystko co dobre, tak jak powiedziałem, szybko się kończy. A więc od 6 lutego życzymy Panią, aby te wszystkie marzenia, te wypowiedziane dzisiaj, te niewypowiedziane, spełniały się. Życzymy również wytrwałości i poczucia, to poczucie pewnie jest, ale żeby to poczucie nigdy nie zginęło. Poczucia dobrze spełnionego obowiązku i spełnienia siebie samego w tym, co panie robią. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszamy państwa na kolejne nasze spotkania z równie interesującymi ludźmi, z ludźmi, którzy mają pomysł nie tylko na siebie, ale mają także pomysły na innych. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Piotr Kubiczek, Przegląd Opuski Live. Do zobaczenia.